Co on, ona myśli o tobie w tej nocy? Witam serdecznie, kochani państwo, na wróżbie z kart Lenormanda i Tarota. Dzisiaj mamy do wyboru dwie grupy, więc zobaczcie, pierwsza grupa karty Lenormanda i kwarc górski, druga grupa karty Tarota i kwarc czerwony. Wybierzcie sobie talię, która Wam odpowiada, lub obelisk, czyli przedmiot, lub kamień, lub liczbę, jedynka albo dwójka. Oczywiście możecie oglądać cały filmik i dwie grupy, ponieważ są talie Lenormanda i talie Tarota od siebie bardzo, bardzo zróżnicowane i mogą te dwie talie coś dopowiedzieć. Także kto lubi dwie talie i nie może się zdecydować, może oczywiście obejrzeć cały filmik, kochani. Wybierzcie przedmiot lub talię lub grupę. Ja Was oczywiście serdecznie witam na mojej grupie i zapraszam Was, kochani, do subskrypcji tego kanału. Wtedy możecie być tutaj z podobnymi osobami, które również mają rozmaite pytania do kart, problemy i patrzą się na rozmaite rozkłady, które wydaję, nagrywam dla Was codziennie. Zapraszam Was również do komentowania pod filmikiem, czy ta wróżba z Wami rezonuje, oraz proszę Was serdecznie o lajki z kciuczkiem w górę. Proszę Was również, napiszcie mi e-maila, jeśli chcecie zamówić wróżbę indywidualną. Wróżby indywidualne oczywiście skupiają się tylko i wyłącznie na Waszym problemie, ponieważ wysyłacie mi daty urodzenia, zdjęcia i Wasze konkretne pytania do kart. Kochani moi, dobrze, mam nadzieję, że wybraliście już grupę i zaczynamy rozkład dzisiejszy. Zaczynam od pierwszej grupy, czyli kart Lenormanda. Co osoba ukochana, on czy ona, nieważna jest płeć i konstelacja wasza, tylko po prostu co ta wasza osoba o was myśli tej nocy, w tej chwili, w tym momencie. Co osoba ukochana myśli? Osoba ukochana myśli. Osoba myśli, że jest tobie lojalna, wierna, oddana, pomocna, że macie coś ze sobą zbudowane na podstawie bratniej duszy lub przyjaźni. Być może jest ta osoba, czuje do ciebie taki jakby duchowy pociąg, przyciąganie, tak? Chce być wierna, lojalna wam, chce być pomocna wam, chce być również dla was osobą, której możecie zaufać, na której możecie polegać. Chce ta osoba, by sprawy między wami potoczyły się pozytywnie, by nastąpiła jeszcze jakaś szansa, nadzieja, że wszystko się dobrze jeszcze między wami może potoczy. Słońce na horyzoncie, czyli że sprawy potoczą się
bardzo pomyślnie, że będzie jakaś dobra wiadomość. Tutaj ta osoba chciałaby wysłać wiadomość do Was już w tej chwili. Chciałaby wyleczyć wszystkie tutaj jakieś złe, negatywne sprawy, kryzysy. Chciałaby przesłać wiadomość, chciałaby, by była jakaś akcja między Wami, jakiś ruch, by się coś zaczęło dziać, by zaczęło się dziać tutaj coś od początku, od jedynki zaczynacie. Chciałaby ta osoba kontaktu z Tobą, spotkania, pojednania, kontaktu, komunikacji. Chciałaby, by te mosty Was połączyły, chciałaby, by nie stracić z Tobą na zawsze już kontaktu. Czyli tutaj moim zdaniem spodziewaj się jakiejś wiadomości, jakiegoś ruchu od tej osoby. Ta osoba ma nadzieję, że coś się dobrego jeszcze między Wami może wydarzyć, ponieważ bociany są tak naprawdę to ptaki jakby dobrych wiadomości, tak, które przynoszą dobrą wiadomość. Coś, co się narodziło w kolebce, czyli tutaj naradza się jakby nowa szansa. Przepraszam. Także kochani, bardzo pozytywnie czekajcie na kontakt. Oczywiście Wy nic nie róbcie, tylko czekajcie cierpliwie na kontakt, na znak tej osoby. Dziękuję ślicznie pierwszej grupie i zapraszam, kochani, grupę drugą, czyli karty Tarota i obelisk czerwony. Co myśli osoba ukochana tej nocy? 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 Tutaj ta osoba być może też prosi, afirmuje, wizualizuje. Chciałaby tutaj wejść w akcję, w aktywność, tak? Ma duże do Was pociąganie, dużą tutaj jest to osoba charyzmatyczna, o dużym potencjale, powiedzmy, seksualnym. Chce tutaj walczyć o swoje cele. I chce napisać jakąś wiadomość, tak? Chce napisać wiadomość, chce przyjechać być może autem, bo to jest też podróż autem. Chce wysłać wiadomość, chce się spotkać, chce wejść w jakąś akcję. Tutaj też bardzo dużo seksualności, ponieważ te dwie karty to karty seksualności, tak? Bardzo ma duży potencjał seksualny ta osoba. I też chcę aktywności tutaj, żeby się coś wydarzyło. Widzę, wejść chcę w działanie. Chcę Was być może zaprosić tutaj na tańce, na, nie wiem, wino, muzykę, śpiew, zabawę. Chcę jakiejś lekkiej, przyjemnej tutaj randki, spotkania, radości znowu, tańców. I chcę tutaj też stabilności w Waszej relacji, ponieważ mamy cztery buławy to jak cztery ściany, tak? I też jest dużo tutaj, widzimy ognia, tak? Czyli bardzo myśli ta osoba również seksualnie o Tobie. Tutaj uwaga też przed manipulacjami, tak? Tej osoby, ponieważ jest bardzo seksualna energia tutaj w tej grupie. Także uwaga, żeby nie zostać zmanipulowanym tutaj tylko i wyłącznie na jedną noc, przypuśćmy na
nie wiem, one night stand, na jakąś aferę, tak, seksualną, proszę to wziąć pod uwagę, jeśli nie chcecie tylko, tak, afery lub jednej nocy z nim spędzić, czy z nią, ale tutaj mamy po prostu też spotkanie na zaproszenie, być może na jakiś festyn, koncert, dyskotekę, zabawę, nie wiem, jakiś fajnie, przyjemnie spędzony czas. Także to myśli osoba z Tobą związana, chodzi o na pewno o jakąś też wysłanie jakiejś wiadomości i to w tempie szybkim, ponieważ tutaj mamy bardzo szybkie tempo, tak? Karta 8 buław, moi kochani, to jest karta komunikacji, do szybkiej, szybkiej wymiany komunikacji, szybkiego spotkania, tak? Także tutaj macie szybkie jakieś zmiany również, których on czy ona chce, tak? Dobrze, więc też podobnie jak w pierwszej grupie, tak? Wysłanie wiadomości, komunikacja, spotkanie. Dziękuję Wam serdecznie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Napiszcie w komentarzach, dajcie mi lajki, łapki w górę. Zasubskrybujcie mój kanał, by dostawać powiadomienia, kochani, od YouTube'a o moich premierkach. Zapraszam Was również na wróżby indywidualne. Do usłyszenia już wkrótce.